W Rzeczy o Biznesie mój gość, pani Daria Banachowska, grupa Capital Park. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. Na naszym wallu, centrum stolicy, takie bym powiedział godne centrum, bo mamy tutaj oczywiście centra handlowe, mamy budynki użyteczności publicznej, ale też i duże biura i chciałem, żebyśmy dzisiaj troszeczkę porozmawiali właśnie o tych centrach handlowych. Te centra, tymi centrami handlowymi Polacy się zachłysnęli, można powiedzieć, w latach 90., no bo zaczęły te centra powstawać. I zmienił się nie tylko charakter zakupów, ale zmienił się sposób dokonywania tych zakupów, sposób spędzania wolnego czasu. Niektórzy powiedzą, że to jest sposób na życie, bo w weekend się szło do centrum handlowego i tam można było całe dnie spędzać godzinami, kupować, iść do kina, iść do kosmetyczki i różnym zabiegom się poddawać. Czy to się zmieniło, czy tak cały czas jest? Oczywiście, że tak. Początki lat 90. to duże centra handlowe, gdzie tak naprawdę mieliśmy dużego operatora spożywczego i ofertę uzupełniającą. Teraz tak naprawdę centra handlowe to nie tylko oferta handlowa, ale i też rozrywkowa, gastronomiczna, gdzie są to miejsca, gdzie można spędzać zarówno czas z bliskimi, jak i ze swoimi znajomymi, ale także załatwić swoje najpotrzebniejsze sprawy. Tak to dzisiaj wygląda. Mamy teraz sytuację nową w postaci niedziel handlowych i wracałem kilka dni temu z urlopu. Chcemy się zatrzymać w jednym z miast. Chcemy wejść do sklepu, kupić coś do jedzenia. Okazuje się, że no niestety, żeśmy źle trafili, bo to akurat niedziela bez handlu. Jak te niedziele bez handlu wpłynęły na centra handlowe? Są tak naprawdę i dobre, i złe strony niedziel bez handlu. Na pewno trzeba tutaj podkreślić, że dobrą stroną było to, że te centra handlowe, które mają tą ofertę i rozrywkową, i gastronomiczną, w dalszym ciągu przyciągają tutaj klientów, przyciągają rodziny z dziećmi i dalej spędzamy ten czas w tych centrach handlowych. Natomiast możemy też nie myśleć o tym i inaczej spędzić czas w innych miejscach, w parkach, w muzeach, wyjechać do rodziny, gdziekolwiek indziej. W przypadku, kiedy nie zrobimy wcześniej zakupów, to możemy mieć problem, tak? No i co robić? Tak naprawdę są osiedlowe lokaliki, które zaspokajają nasze pierwsze potrzeby. No i trzeba czekać do następnego dnia i dobrze zaplanować kolejne dni z tymi zakupami, tak? Oczywiście możemy się obejść bez jakiegoś produktu, jakiegoś ubrania czy czegoś, ale wiadomo, że tu chodzi najbardziej o produkty pierwszej potrzeby, czyli produkty spożywcze. Aleksandra Ptak w jednym z komentarzy w Rzeczpospolitej pisała o swojej przygodzie w centrum handlowym. Była w niedzielę u kosmetyczki, poddała się zabiegowi, po czym chciała kupić jakąś odżywkę czy jakiś kosmetyk właśnie, żeby później kontynuować już pielęgnację w domu. Po czym okazuje się, że nie może sprzedać ten salon kosmetyczny tej właśnie odżywki, no bo jest zakaz handlu, więc taki absurd się wydarzył. Ale powiedzmy też o tym, czy czeka nas zmierzch dużych centrów handlowych, bo jak patrzymy na badania, to okazuje się, że zakupy, głównie spożywkę, już nie chcemy kupować w dużych hipermarketach, tylko w tych mniejszych dyskontach, które rywalizują tutaj o klienta. Czy w ślad za tym centra handlowe pójdą w odstawkę, czy też nie? No to, że spożywkę będziemy kupowali w sklepach osiedlowych, nie zmieni naszego nawyku, że i tak po inne produkty przyjdziemy do centrum handlowego. Na pewno jesteśmy społeczeństwem bardzo wygodnym, które potrzebuje mniejszych obiektów, takich parków handlowych typu convenience, gdzie mogą przyjechać dogodnie, szybko zrobić zakupy, skorzystać z banku, z poczty, z apteki czy innych usług i wrócić szybko do domu. Niewątpliwie te duże centra handlowe nie pójdą w odstawkę, jednak potrzebujemy takiej oferty, ale jest to też wyzwanie dla zarządców, dla inwestorów, generalnie dla właścicieli takich dużych centrów handlowych, żeby stworzyć taką ofertę dla nich, żeby przyciągnąć ich nie tylko w weekend, ale także i w tygodniu, gdzie tego czasu jest najmniej. Bo jeżdżę też trochę po Polsce i widzę, że w mniejszych, to że w dużych miastach są centra handlowe, czy to Warszawa, gdzie jest duże centrum przy dworcu Warszawa Centralna,
czy w Katowicach, gdzie też jest jedno gigantyczne centrum handlowe przy dworcu PKP, ale tam w tym rejonie jest kilka jeszcze innych, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu. Wygodna forma, tak? Czasami czekamy na przesiadkę, czekamy na kolejny pociąg. Coś kupimy, tak, przejdziemy. I przy okazji możemy coś kupić, załatwić swoje sprawy, o których pani mówiła, czy to poczta, czy to inne takie punkty. Ale jeżdżę też trochę po tych mniejszych miastach i tam widzę, że też powstają centra handlowe. W Grodzisku Mazowieckim chyba przed rokiem takie centrum, niewielkie, tak? Zostało oddane do użytku, czy Brwinów, czy teraz budowane wielkie centrum handlowe w Pruszkowie. Te centra będą też powstawać w tych mniejszych miastach? To już taki stały trend, do którego się trzeba przyzwyczaić? Tutaj nie ma jednoznacznej tak naprawdę odpowiedzi, gdyż często inwestorzy chcą jak najwięcej zbudować tej powierzchni, a stworzyć jak największe miejsce z najlepszą ofertą, a tak naprawdę jeszcze najemcy, w szczególności sieciowi, nie mają takiego przekonania, żeby w tych mniejszych miejscowościach, w naprawdę dużych powierzchniach handlowych zaistnieć, tak? Na pewno to będzie się zmieniać, bo już ci sieciowi najemcy zmniejszają swoje formaty i też pojawiają się w tych miastach około 20 tysięcy mieszkańców. Natomiast mamy przypadki w Polsce dużych powierzchni w małych miastach, które po prostu świecą pustkami. I wtedy zarządca musi nieźle nagłowić się, żeby takie te puste powierzchnie, puste korytarze wypełnić jakimiś innymi aktywnościami, żeby ściągnąć klienta. Bo to też wizerunkowo jest bardzo słabe. To prawda. I na koniec porozmawiajmy o cenach. Czy ceny wynajmów w centrach handlowych są na stałym poziomie, czy jednak obserwujemy, że one cały czas jednak zwyżkują? Absolutnie zmieniają się i to zależy od generalnie wszystkiego. Od lokalizacji powierzchni, od najemcy, tak naprawdę od poziomu komercjalizacji. To jest szeroki rozstrzał tych cen. Generalnie w jednych prestiżowych galeriach zwiększają się, w tych mniejszych utrzymują się na stałym poziomie. Teraz jest rynek najemców i to najemcy dyktują tak naprawdę warunki tutaj i nie tylko tutaj chcą uzyskać jak najniższą stawkę czynszu, ale i także oczywiście uzyskać inne zachęty finansowe, zwolnienia z czynszu, dofinansowania do wykończenia wnętrza, ale i też skrupulatnie na przykład patrzą na katalog opłaty eksploatacyjnej, co w przyszłości wpływa na istotne oszczędności dla takiego najemcy. O czym mówiła Daria Banachowska, grupa Capital Park. Pani jest leasing menadżerem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat centrów handlowych. Te centra handlowe cały czas w Polsce się rozrastają, mimo, tak jak tutaj pani Daria wspominała, tego, że Polacy troszeczkę zmieniają swoje nawyki, jeśli chodzi o zakupy żywności. To już nie musi być duży hipermarket, ale coraz częściej jest to coraz mniejszy sklep. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wizytę. Dziękuję. To wszystko dzisiaj w Rzeczy o Biznesie.